Dzień dobry panie burmistrzu. Witam serdecznie. Na Górze Świętej Anny ruszy budowa obiektu za 15 milionów złotych, dzięki któremu synoptycy będą mogli ostrzegać przed zbliżającą się wichurą. Pamięta pan w 2008 roku 15 dzień sierpnia bodajże i wielkie tornado? Tak, pamiętam. Ja myślę, że to zostanie na całe życie. To był dzień świąteczny, niepiękny, no, zakończył się wyjątkowo dramatycznie. Taka informacja o takim radarze, jaką wywoła w panu reakcję? Znaczy nawet duże zadowolenie, wie pan, bo nigdy za mało informacji. Na dzisiaj jest zresztą system, który jest zbudowany w naszym województwie, ostrzega nas o każdym zagrożeniu, o zagrożeniach związanych z ewentualnym gradem, z wichurami. Lepiej niż wtedy? Na pewno jest system dużo doskonalszy. A pamięta pan tamtejsze ostrzeżenia, jak to się odbywało? No, powiedział pan, że był to dzień świąteczny, no w gminach się nie pracowało. No, wie pan, my pracujemy na okrągło. Oczywiście ten system był na pewno siermiężny i ta informacja, ja pamiętam, że pierwsza informacja to przyszła z telewizji, bo widziałem news na ekranach telewizyjnych, sam byłem zaskoczony. Ale to już o wystąpieniu zjawiska. Tak. Przed? Przed to nie mieliśmy takiego systemu, który by nas ostrzegał. Zastanawiam się, na ile nam to pomoże. Z jednej strony nigdy za dużo informacji, ale przed takimi zagrożeniami chyba nie ma skutecznego przeciwdziałania. To jest kataklizm, to jest natura, ale gdy takie informacje będą przychodziły, na pewno będziemy mogli łatwiej przystąpić do usuwania skutków. Panie burmistrzu, właśnie a propos usuwania skutków, są jeszcze ślady po tym tornadzie, na przykład w Błotnicy Strzeleckiej, która najbardziej w pana gminie ucierpiała? Jest takie jedno miejsce, to jest park w Błotnicy Strzeleckiej, zabytkowy. Świetne pytanie, ponieważ przystępujemy do odbudowy tego parku. Park został... Dopiero teraz? Tak. Czekaliśmy na pieniądze. Uporaliśmy się ze wszystkimi pozostałymi skutkami tornada. Domy są pięknie odbudowane. Odbudowana jest również infrastruktura, czy to drogowa, ale odbudowana została sala gimnastyczna, świetlica, OSP. Czyli ta materia, którą trzeba było odbudować szybko, jest odbudowana i świetnie funkcjonuje. Pozostał park. Drzewa rosną długo i może dlatego nie zabraliśmy się do tego niezwłocznie, ale przyczyną było oczywiście brak pieniędzy. Jak wtedy pan pamięta tą akcję pomocową? Ona była skuteczna już wtedy, bo tak słyszałem, że poradziliście sobie państwo jednak ze usuwaniem skutków. Oczywiście nie udało się wszystko na czas zrobić, ale jednak się tam postawiliście dość mocno. Wie pan co, wtedy zauważyłem z taką całą jaskrawością, że najważniejszy jest człowiek. Miałem natychmiast do dyspozycji wszystkie swoje ochotnicze straże pożarne. Przypominam, że to był dzień świąteczny. Strażacy zjawili się błyskawicznie. Ten system powiadamiania wtedy był poprzez system strażacki OSP. On działał skutecznie, zresztą do dzisiaj jest rozwijany. Ja byłem na miejscu do pół godziny. Już wtedy strażacy bardzo aktywnie zajmowali się pomocą dla poszkodowanych i poleciało. No ja myślę, że to są takie wspomnienia na dzisiaj, nietraumatyczne, ponieważ spoglądając do tyłu, a to już prawie 6 lat, mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tym świetnie. Zresztą Opolszczyzna jest świetnie zorganizowana. Radar, w którym zaczęliśmy rozmowę, powstanie, będzie na Górze Świętej Anny. To jest gmina, wprawdzie Leśnica, ale znaczenie dla gminy Strzelce Opolskie będzie miał duże. Otwarcie czy oddanie do użytku tego radaru to 2015 rok, ale w poniedziałek, 23 czerwca, oficjalnie oddano do użytku w Strzelcach Opolskich regionalny inkubator przedsiębiorczości. Ja tutaj mam folder, bardzo etap, ładnie etap wydany. Pierwszy, etap pierwszy. W starym budynku to jest. To jest taki piękny, zabytkowy pałacyk czy willa przyległy do parku, do naszego przepięknego, zabytkowego parku. I dlatego też... Centrum. Tak, to jest od ratusza 100 metrów, także tym bardziej jest mi miło.
To jest przepiękny budynek, w którym chcemy usytuować małe, maleńkie mikrofirmy. Firmy, które będą miały świetne zaplecze biurowe. Ja myślę, że radość jest z inkubatora, ale może taka sama radość, albo może większa, że udało się przywrócić do świetności no przepiękny zabytek. Pytanie, czy będą chętni? Już od wczoraj zbieramy oferty. Oferty do 11 lipca bodajże. Tak, tak, no ale od wczoraj zainteresowanie mikrofirm jest bardzo duże, mamy i zapytania, już pierwsze oferty wpływają. Tam jest świetnie zorganizowana ta przestrzeń biurowa dla firm i mam nadzieję, że firmy, mikrofirmy, firmy, które rozpoczynają swoją działalność, będą się tam czuły świetnie. Zresztą wie pan, panie redaktorze, to jest pomoc dla maleńkich firm, dla mikrofirm i myślę, że młodzi ludzie, którzy mają swoje pomysły na przyszłość, na biznes, będą miały no, takie miejsce, gdzie mogą rozpocząć tą próbę życia biznesowego. A co ciekawego dzieje się na dużym rynku pracy? Jakieś firmy nowe powstaną lub powstają, będą nowe przyjęcia do pracy, bo Koroplast coś dobrego robi i firma Kronospan ostatnio w kwietniu też rozpoczęła jakby rozbudowę swojej firmy. Rynek pracy w Strzelcach to jest taka specyfika. W ostatnim czasie powstało kilka znaczących firm. Wspomniał pan o Kronospanie. To jest takie nasze pierwsze ukochane dziecko, które zakotwiczyło mocno w gminie Strzelce Opolskie. To był rok 2007, kiedy rozpoczęliśmy rozmowy. Zakład na dzisiaj to jest około 400 osób. To duży zakład. To jest duży zakład. I jest decyzja, że będzie budowany, że właśnie jest już budowany drugi zakład Kronospanu, czyli dalsze 250 osób. Zakończenie inwestycji, rok 2015, to jest 400 milionów złotych inwestycyjnych, to jest 100 milionów euro. To jest potężny, bardzo nowoczesny zakład. A Koroplast? A Koroplast to jest zakończenie budowy gdzieś w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zakład już stoi, czekamy na otwarcie. Tam jest też kilkaset osób do przyjęcia. Czyli rynek pracy dla rynek dużych zakładów to jest już znaczący na mapie Opolszczyzny. Pamięta pan swój skok do basenu w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich i skakał pan w muszce. Ja tylko panu powiem, pewnie pan to pamięta, ale w internecie pana wyczyn oglądało prawie 300 tysięcy internautów. No dość, to pan redaktor proponuje taki skok od biznesu do wody. Aby porozmawiać o planach wakacyjnych. Wie pan, no pamiętam, bo to 2 lata temu i trochę. Oczekiwany basen, oczekiwania pływania. Opłaciło się w każdym razie. Od kilkudziesięciu lat udało się zrealizować. Jest to taki miły budynek, miły kompleks. Popularny wśród mieszkańców? Bardzo popularny wśród mieszkańców naszych, ale mamy dużo gości. Myślę, że świetnie zaprojektowany, świetnie zrealizowany przez naszą lokalną firmę pana Adamca. Myślę, że to jest duma dla nas, ale również dla wykonawcy. Czy dzieci i młodzież za darmo będą mogli podczas wakacji korzystać z tego obiektu? Tam jest dla dzieci i młodzieży... Wydzielony czas, tak? Wydzielony czas. Tam jest w ramach tych akcji, które planujemy. Myślę, że ta pływalnia, która wrosła, będzie sprawiała dużo, dużo radości, ale basen ten kryty, on przylega do otwartego. To jest taki kompleks. Teraz bardziej obłożony jest, zwłaszcza w takie piękne dni jak dzisiaj, basen otwarty i tam jest zaplanowane te gro imprez letnich, bo to przez wakacje. Oczywiście, no właśnie, a co na wakacje? Dzieci wyjechały na zorganizowane jakieś wakacje, na przykład przez gminę? Półkolonie? Są półkolonie, które organizujemy tutaj w świetlicach wiejskich, w mieście, przez szkoły. Również taką, w tą inicjatywę wpisała się między innymi parafia Świętego Wawrzyńca, która razem z gminą organizuje półkolonie. Mamy organizowane kolonie w Głuchołazach i w lipcu i w sierpniu. Mamy aktualnie teraz zorganizowany
obóz w Białym Dunajcu dla 45 dzieciaków ze szkół podstawowych. Cóż, taka ciekawostka, która jest realizowana od wielu lat z udziałem gminy przez nasze Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Lokalnej, to jest obóz, tym razem w Niwkach na Opolszczyźnie dla młodzieży z miast partnerskich. Po 15 młodych osób, młodych ludzi z Zaus w Niemczech, z Druskiennik na Litwie, z Holic, spotyka się i przez ponad tydzień razem bawią się, no integrują się, tak rozumiemy to partnerstwo. Umie pan tańczyć zumbę? No ja wiem, trzeci maraton zumby, który się odbył w niedzielę. W niedzielę oczywiście. To jest maraton, to jest taniec, który fascynuje głównie pani od najmłodszych. Ale próbował pan pewnie. Raz zostałem skuszony przez panią redaktor Pospiszyt, pokazałem się gdzieś na widowni, od razu mnie zauważyła, gdzieś poprosiła do tańca, do zumby. Z góry wygląda to łatwiej, to jest taniec wyjątkowo ekspresyjny i intensywny. Kobiety to potrafią. No tak, a mężczyźni potrafią startować w wyborach, to pewnie taki wyczyn panu się przyda w nadchodzącej kampanii wyborczej. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich, był gościem rozmowy w 4 oczy. Również panu i państwu serdecznie i pięknie dziękuję.